Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na film, w którym opowiem o książkach autorów, z którymi rozmawiałam na poznańskich targach książki. Są to same kryminały, już Wam pokazuję tytuły. Prowadziłam trzy panele i chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj i o książkach, ale także o tym, co autorzy opowiedzieli mi podczas rozmowy na scenie. Pierwsza rozmowa odbyła się w piątek. Było to spotkanie dotyczące zmysłów. Zmysłów w pisaniu powieści kryminalnych i thrillerów. I dwie autorki, które zasiadały obok mnie na scenie, to Ewa Przydryga oraz Weronika Matia. Kiedy rozmawiałyśmy jeszcze, to nie wiedziałyśmy, że Weronika Matia tego samego dnia wieczorem zdobędzie. Główną nagrodę w plebiscycie Lubimy czytać za najlepszy debiut literacki za książkę Żar. Także bardzo się cieszę, że akurat ta nagroda przypadła autorce, z którą miałam okazję porozmawiać. Tak więc zacznijmy od Żaru. Żar to debiut literacki. Jest to kryminał, który opowiada o małej miejscowości, w której dochodzi do bardzo przerażającego zdarzenia. Odnajdują nastolatkę zabitą w takim budynku trochę odległym, ale jednocześnie jest to miejsce, w którym spotykają się młodzi ludzie. Robią to od wielu, wielu lat. I ta sprawa przypomina starszym mieszkańcom o innym wydarzeniu, które miało miejsce około 20 lat wcześniej. Pewien nastolatek powiesił się w tym samym budynku. Wszyscy zastanawiają się, czy te sprawy są ze sobą jakoś połączone, no, ale co też mogłoby je łączyć? po upływie 20 lat. Jednocześnie główna bohaterka, która ma na imię Lena, poszukuje swojego syna. Syn jest chłopakiem tej zabitej dziewczyny. Nie wiadomo, co się z nim stało. Czy to on był sprawcą i uciekł? Czy też jest kolejną ofiarą i nie znaleziono jeszcze jego ciała? Czy może zdarzyło się coś jeszcze innego? To taka książka bardzo gęsta od różnych emocji, książka pisana zmysłami. Kiedy ją czytacie, to macie wrażenie, że czujecie ten żar, ten upał, to ciężkie, rozgrzane letnie powietrze docierają do waszych nozdrzy zapachy, zapachy na przykład rozgrzanego ciała, czy też opuszczonego budynku, czy też lasu. To taka książka, którą naprawdę odbiera się bardzo osobiście, odbiera się wszystkimi zmysłami i też bardzo się ją przeżywa. Kiedy Ewa Przydryga dowiedziała się, że będziemy razem rozmawiać, razem z Weroniką Matią, przysłała mi do przeczytania taką oto książkę pod tytułem Pomornica i to jest wybór autorki. Zastanawiałam się, dlaczego Ewa Przedryga wybrała właśnie tę książkę, ponieważ ma na swoim koncie wiele innych powieści kryminalnych, ale kiedy ją przeczytałam, to już wiedziałam o co chodzi. Ta książka także opowiada o śmierci wśród nastolatków, która także przydarzyła się w przeszłości i ma swoje konsekwencje po wielu, wielu latach. Ta książka zaczyna się od takiej sceny, kiedy młode małżeństwo przeprowadza się do Dawnego domu, w którym mieszkała ta dziewczyna, i zaczynają się dziać bardzo niemiłe rzeczy. Znajduje na swoim podwórku różne informacje, czy różne przedmioty, które przypominają jej taką pewną feralną noc, kiedy to koło ich domu znaleziono zwłoki nastolatka, kolegi jej starszego brata, który został zamordowany po imprezie organizowanej w ich domu. Wszystko to splata się w taką dość mroczną, przerażającą historię. Historię, która także swoje korzenie ma w przeszłości. Pomornica. Pytałam autorkę o tę Pomornicę i ona powiedziała, że jest to taki mroczny stwór z legend na żuławach, o którym pewnie możecie sobie przeczytać więcej w internecie. Ale także oczywiście pytałam o zmysły, Ponieważ ta książka w przeciwieństwie do żaru kojarzy mi się właśnie z nocą, z rosą, z takim chłodem po gorącym dniu, z błyskiem noża, a także z taką śliską, czarną, błyszczącą tkaniną. Nie będę więcej Wam zdradzała, ponieważ nie chciałabym Wam opowiedzieć całej tej książki i zepsuć. Całej zabawy związanej z poznawaniem tej skomplikowanej, ale bardzo ciekawej historii historii, która, dodam, także została zainspirowana przez prawdziwe wydarzenia, do których doszło w Stanach Zjednoczonych. O tym też autorka opowiadała na naszym panelu. Koniecznie czytajcie i Pomornice, i żar, może nawet przeczytajcie je sobie w krótkim odstępie czasu. Żeby zobaczyć, jak wiele analogii znajdziecie pomiędzy tymi książkami, które z jednej strony są trochę do siebie podobne, a z drugiej strony pokazują, jak do podobnego tematu można podejść w zupełnie inny sposób, wywołać zupełnie inne emocje u czytelnika. Warto naprawdę to przeczytać i sprawdzić na sobie. W sobotę natomiast, Najpierw rozmawiałam z Wojciechem Chmielarzem, między innymi o zwykłej przyzwoitości, czyli trzecim tomie serii z bezimiennym, o którym zaraz Wam opowiem, ale także o tym, jak to jest odnieść sukces w branży książkowej w Polsce. Ponieważ myślę, że do Was już dotarła ta informacja, niedawno wydawnictwo marginesy, które współpracuje z Wojciechem Chmielarzem od jakichś 8 lat, ogłosiło. Świetną wiadomość, że udało się sprzedać milion książek tego autora. To jest naprawdę świetny sukces i rzecz, którą warto świętować. Tym bardziej, że jak sami wiecie, Wojciech Chmielasz pisze kryminały bardzo dobre, bardzo wciągające, zwłaszcza te jego serie. Ja najbardziej lubię serię, czyli tę z Mortką i tę z Bezimiennym. Jeżeli chodzi o tę książkę, o Zwykłą Przyzwoitość. To mamy tutaj taką sytuację, że bezimienny ten bohater, którego znamy już z prostej sprawy, wynajmuje mieszkanie, wynajmuje pokój, nie mieszkanie, w domku jednorodzinnym u pewnego starszego pana. Szybko okazuje się, że ten pan ma jakieś kłopoty, w które jak początkowo bohater myśli, wplątał się sam, ale okazuje się, że nie. Został uwikłany w jakąś bardzo przykrą sprawę. Która zaczęła się od kradzieży danych osobowych, a kończy się tym, że mężczyzna może wkrótce utracić należący do niego dom. I bezimienny postanawia pomóc temu biedakowi, który sam już nie wie, w jaki sposób ma się bronić. A bronić się trzeba i trzeba znać wszelkie możliwe sposoby, nie tylko te legalne, ponieważ przeciwnik jest potężny. Przeciwnik ma bardzo wiele atutów w swoich rękach i zrobi wszystko, żeby ukraść majątek uczciwego człowieka. Bardzo ciekawa jest ta książka, podobała mi się, a jeszcze jest tutaj jedna rzecz, którą muszę wspomnieć: że dowiadujemy się w końcu, Pewnej rzeczy o bezimiennym, który do tej pory był dla nas całkowicie anonimowy. Był to taki człowiek praktycznie bez przeszłości. Tutaj pod koniec autor zrzuca bombę. Podczas tej rozmowy z Wojciechem Chmielarzem, nie mówiliśmy tylko i wyłącznie o liczbie sprzedanych książek, ale także na przykład o tym, jak to jest być pisarzem, który. Pisze recenzję książek swoich kolegów i koleżanek po fachu. Wiem, że niektórzy autorzy boją się, że ich książka zostanie zrecenzowana przez Wojciecha Chmielarza u niego na Facebooku i że być może Chmielarz napisze o tej książce w sposób negatywny, czy też skrytykuje pewne aspekty powieści. I Wojciech Chmielarz powiedział, że rzeczywiście czasami zastanawiał się, czy to ma sens, ale uznał, że skoro wszyscy grają do jednej bramki, wszyscy piszą kryminały, wszyscy chcą, żeby ten rynek kryminałów w Polsce jak najlepiej funkcjonował, to chodzi o jakość, bo jeżeli te książki będą kiepskie, będą słabo napisane, będą powielały jakieś utarte schematy, no tak naprawdę działa to na, sz na szkodę ich wszystkich, ponieważ ludzie nie będą chcieli takich książek czytać. Dlatego piszę, o negatywnych aspektach niektórych przeczytanych książek po to, aby w przyszłości były coraz lepsze. Bardzo mi się podobała ta odpowiedź, naprawdę. Jeżeli nie znacie jeszcze profilu wojciecha mielarza na Facebooku, to warto tam zaglądać, bo to jest bardzo fajnie, bardzo aktywnie prowadzone konto, które daje czytelnikowi czy obserwatorowi nie tylko sweet focie i fajne zdjęcia, tylko także sporo różnych informacji. O nowościach książkowych, ale także jest tam cykl, w którym mamy już około 150-160 wpisów o zbrodni na poniedziałek. Co poniedziałek dawniej, teraz co drugi poniedziałek, Hmielasz zaprasza nas do przeczytania o jakiejś zbrodni z jakiegoś zakątka świata, o której tak naprawdę nigdy nie słyszeliśmy, nigdy nie wiedzieliśmy, a zwykle są to fascynujące historie. Kończę o Chmielarzu, ponieważ przede mną jeszcze dwie książki, dwóch autorów, z którymi prowadziłam kolejny taki panel. Mamy tutaj Bartosza Szczygielskiego i jego najnowszą asymetrię, a także Przemysława Kowalewskiego i Sierociniec. Zacznę od asymetrii, jako że jest to pierwsza część nowego cyklu z Alicją Mort. To książka z taką. Silną bohaterką, która dawniej była policjantką, teraz pracuje na własny rachunek, jest prywatnym detektywem, który głównie specjalizuje się w takich sprawach o zdradę, o niewierność. Nie przepada za swoją pracą, natomiast wykonuje ją bardzo dobrze. Cała ta książka zaczyna się od takiej bardzo ciekawej sceny, gdzie poznajemy metody pracy Alicji Mord. Ale to nie jest główna treść tej książki. Główna treść książki dotyczy sprawy, którą Alicja prowadziła, będąc młodą, początkującą policjantką. Po wielu latach ktoś przypomina jej o tej historii, historii, która zdarzyła się w małej miejscowości. Matka zabiła swoją. Córka i pochowała ją gdzieś tam na podwórku. Ta matka trafiła do więzienia. Alicja Mort dostaje pewną rzecz, która przypomina jej o tej sprawie, i zastanawia się, kto chce, aby do tego wróciła. O co w tym wszystkim chodzi? I ta książka, właśnie, jest takim współczesnym śledztwem, które zmierza do tego, aby dowiedzieć się, dlaczego znowu ma powrócić do tamtej dawnej sprawy. A także na w drugiej płaszczyźnie czasowej dowiadujemy się, co też się działo w przeszłości, kiedy odkryto tę zbrodnię na małej dziewczynce. Bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego, że czasami kara jest absolutnie niewspółmierna do winy danej osoby. Koniecznie przeczytajcie. Autor powiedział, że pracuje już nad kolejną częścią. Nie wie jeszcze, czy będzie to dylogia, czy trylogia, czy może jeszcze się przeciągnie to dalej. Natomiast na razie wiadomo, że pracuje już nad kolejnym tomem, więc myślę, że może jeszcze w tym roku, ale nie wiem, chciałabym, żeby była kolejna część serii, ponieważ. Chciałabym się dowiedzieć, jak to wszystko dalej się potoczy, ponieważ książka kończy się w takim naprawdę silnym momencie i chciałabym już koniecznie wiedzieć, co będzie dalej. I drugim autorem był Przemysław Kowalewski, który pisze o Perelu i o Szczecinie. Szczecin to jego ukochane miasto, miasto jego zamieszkania i w Szczecinie znajduje bardzo wiele różnych historii, które. Wplątuje w swoje powieści kryminalne. Kiedy czytamy, to nie wiemy, kiedy fakty się kończą, a zaczyna się fikcja. Nie wiem, ile to jest procentowo, ale naprawdę, kiedy się czyta te książki, to człowiek z automatu leci do internetu, żeby sprawdzić, czy to zdarzyło się naprawdę. I sierociniec jest taką sprawą, o której autor dowiedział się od znajomych. Jest to sprawa związana z domem dziecka. Z którego sprzedawano dzieci za granicę. Generalnie w PRL-u wszelkie kontakty z Zachodem były bardzo reglamentowane, limitowane, kontrolowane. Natomiast pewni ludzie znaleźli sposób na to, żeby bogacić się kosztem nieszczęścia dzieci. I się to taka książka, która opowiada o dzieciach. Ale nie bójcie się, nie ma tutaj jakiegoś nadmiernego opatowania przemocą. Natomiast poruszony jest bardzo ważny wątek i bardzo ważna sprawa, która jest autentyczna, ale autor mówi, że zostały wyczyszczone archiwa, że zostali jeszcze świadkowie żyjący, natomiast trudno cokolwiek znaleźć w aktach policji, na przykład. Ta książka dzieje się w 1975 roku. Opowiada o policjantce Basi, do której zgłasza się dziewczyna, która kilka lat wcześniej opuściła dom dziecka. I przychodzi do niej, żeby opowiedzieć o rzeczy, która dręczy ją od lat. Otóż, kiedy była mała, jej ojciec zabrał ją i jej siostrę na chwilę z sierocińca i na jej oczach sprzedał młodszą siostrzyczkę, otrzymując za nią. Walizkę pieniędzy. Ją samą natomiast odwiózł z powrotem do domu dziecka. Policjantka chciałaby się dowiedzieć, czy ta sprawa naprawdę miała miejsce, i czy był to wyjątek, czy też zdarzało się tak częściej, i czy inne dzieci spotkał podobny los. Bardzo ciekawa, kończy się taką mocną sceną sensacyjną. Jeżeli lubicie takie, to na pewno Wam się spodoba. Napisana w super sposób. Polecam także Wam dwie pierwsze książki tego autora, czyli Kozła i Szóstka, które również oparte są na faktach, no ale są kryminałami, które świetnie się czyta. Moi drodzy, mam nadzieję, że opowiedziałam o tych książkach w taki sposób, że będziecie chcieli po nie sięgnąć. Ja nie jestem jakąś Najbardziej wierną czytelniczką kryminałów. Ale kryminały czytam sobie dla przyjemności pomiędzy innymi powieściami, żeby się trochę rozerwać. I uważam, że w polskich kryminałach mamy bardzo dużo dobrych treści mamy bardzo dużo ciekawych wątków czy to społecznych, czy też etycznych i moralnych które pozostają w głowach. O wiele dłużej niż sama treść kryminału, niż odpowiedź na pytanie, kto zabił. Powiedzcie mi, czy lubicie czytać kryminały i czy jest jakiś autor bądź autorka, którego szczególnie polecacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam już niedługo na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.